W Ariadnie wszystkie kordonki produkowane są z przędzy bawełnianej. Proces produkcyjny rozpoczyna się od jej skręcenia. Surowiec jest dostarczany w postaci nawojów, które następnie są mocowane na ramie natykowej. Przędza przewlekana jest przez prowadniki i naprężacze znajdujące się na ramie natykowej, aż do cewki, na którą nawijane będą skręcone nici. Kordonki mogą być skręcane z dwóch, trzech, czterech, a nawet z sześciu nitek przędzy w jednej lub dwóch operacjach skręcania. Grubość przędzy, liczba łączonych nitek przędzy oraz liczba skrętów decydują o grubości, a także o wyglądzie nici. Przy skręcaniu niektórych nici bawełnianych nitka przędzy przechodzi przez koryto z wodą. Dzięki temu naturalny surowiec, jakim jest bawełna, łatwiej poddaje się skręcaniu i nie zrywa się. Taki nawój ze skręcarki nazywamy kopką skręcalniczą. Teraz przyszedł czas na przewinięcie nici z kopek na pasma. Do tego procesu służy motak. Kopki zostają umieszczone na ramie zasilającej. Stąd nici są pneumatycznie przedmuchiwane przez rurki na drugą stronę maszyny. Tu nici przewlekane są przez otwory w wodzikach, a następnie mocowane do ramienia motaka. Wodziki odpowiadają za to, żeby powstające pasma były równomiernie nawinięte. Po zakończeniu nawijania pasm do pracy rusza automatyczna wiązałka. Na każdym paśmie zawiązuje tak zwane fice, czyli poprzeczne nici, zabezpieczające nawój przed splątaniem. Na obwodzie każdego pasma zakładanych jest w sumie 6 fic. Gotowe, zabezpieczone ficami pasma można zdjąć z motaka i umieścić na wózku jeżakowym. Tak przygotowane nici mogą teraz zostać poddane procesowi merceryzacji. Merceryzacja to proces uszlachetniania nici bawełnianych. Pasma bawełny są poddawane działaniu ługu sodowego oraz rozciągane. Dzięki temu procesowi nitka łatwiej poddaje się barwieniu, jest bardziej wytrzymała i zyskuje piękny połysk. Po uszlachetnieniu kolejnym etapem produkcji kordonków jest ich barwienie. Najpierw należy umieścić pasma w tzw. szafie, która wraz z nićmi trafia do komory aparatu farbiarskiego. Proces barwienia odbywa się pod nadzorem farbiarza, natomiast poszczególnymi operacjami procesu kieruje system informatyczny. Czas barwienia oraz płukania nici bawełnianych to od 4,5 do 16 godzin. Po wyjęciu nici z kąpieli farbiarskiej umieszcza się je w wirówce. Tam z pasm usuwany jest nadmiar wody. Odwirowane nici trzeba wysuszyć. Najpierw mokre pasma prostuje się na specjalnych wałkach, a następnie na kijach umieszcza w suszarce. Nici bawełniane suszone są ciepłym powietrzem. Po wysuszeniu nici trafiają na sortownię. Na tym etapie produkcji każda partia podlega kontroli jakości. Sprawdzana jest zgodność kolorów z wzorcem, trwałość wybarwień oraz ich równomierność. Nici przeglądane są również pod kątem błędów powstałych w poprzednich etapach produkcji, jak uszkodzenia, pęki czy nieskręcone odcinki. Gdy mamy pewność, że wyprodukowane nici spełniają wszystkie normy jakościowe, można je konfekcjonować. Pierwszy etap to przewinięcie pasm na nawoje, którymi zasilona zostanie kłębczarka. Nawijanie kłębków to już niemal ostatni etap produkcji kordonków. Zautomatyzowana maszyna z nawojów zasilających nawija kłębki o odpowiedniej długości i gramaturze. W trakcie nawijania mocowana jest również etykieta, na której znajdują się takie informacje jak nazwa nici oraz numer koloru.
Gdy kłębki są już gotowe, nitka jest odcinana i za pomocą igły zabezpieczana przed rozwinięciem. Następnie kłębki spadają na transporter, z którego przekazywane są do pojemnika. Ostatni etap to zapakowanie kłębków i oznaczenie ich etykietą. Etykieta posiada dwa kody: kod EAN13 oraz nasz wewnętrzny kod magazynowy. W kodzie magazynowym zapisana jest cała historia każdego kłębka, maszyny, na których był produkowany, procesy, którym był poddawany oraz inne szczegóły dotyczące jego produkcji. Tak oznakowane kordonki trafiają do magazynu wyrobów gotowych, a stamtąd w Wasze ręce.